Projekt Wojownik odbywa się w różnych jednostkach. Zawsze stwarzam warunki do tego, żeby mogli w nim uczestniczyć weterani z różnych jednostek wojskowych w całej Polsce. Bo tak naprawdę każda jednostka wojskowa praktycznie nie ma takiego miejsca w Polsce, które by nie wysyłało żołnierzy poza granicami kraju. W tym przypadku udało się, że projekt Wojownik odbywa się dzisiaj w 31. bazie lotnictwa taktycznego. Współorganizatorem jest 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, więc no, korzystając z tego, że jesteśmy tutaj, gdzie stacjonują polskie F-16, no, ciężko byłoby choć na chwilę nie pójść w to miejsce, gdzie one nocują, powiedzmy tak sobie, i zobaczyć, jak te F-16 wyglądają, jakie zadania wykonują. Mieliśmy osobę, która nam opowiedziała o tym, jak te samoloty się sprawdzają, jak się nimi lata, także to jest też fajnym elementem dzisiejszego dnia. Projekt Wojownik odbywa się w konwencji grudniowej. Zajęcia odbywają się w teorii, czyli są to zajęcia teoretyczne, gdzie uczymy się, jak sport na przykład może wpłynąć pozytywnie na stres. Chociażby dzisiaj zajęcia bardzo ciekawe, jak pies może pomóc żołnierzowi, który wraca z misji w Afganistanie czy w Iraku, do tego, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania już tutaj na miejscu. Tak? Czyli jak psy pomagają żołnierzom nie tylko w Polsce, ale na świecie, jak to się odbywa na świecie, a być może za parę lat będzie można również włączyć to do tego programu walki z tymi przypadłościami, którymi bardzo często żołnierze przyjeżdżają z misji. Również staramy się uczyć czy rozmawiać o takich tematach związanych właśnie czysto ze sportami walki. Na przykład w jaki sposób właściwie się odżywiać, żeby ten trening przynosił największe skutki. Albo takie spotkania jak dzisiaj były z sędzią mieszanych sztuk walki, który opowiada o tym, jak wygląda sędziowanie, jak od kuchni tak naprawdę wyglądają te wszystkie gale, które oglądamy w telewizji. No i oczywiście ta część praktyczna, która jest związana jest z trenowaniem mieszanych sztuk walki, która odbywa się właśnie na macie. To są treningi z największymi gwiazdami mieszanych sztuk walki w Polsce. Mieliśmy najlepszego naszego polskiego zawodnika w UFC, Jana Błachowicza. Dzisiaj mamy Damiana Janikowskiego, czyli zawodnika KSW, naszego medalistę olimpijskiego w zapasach. Mamy tutaj też również Krzysztofa Wójtowskiego, który prowadzi razem z Damianem dzisiaj zajęcia. Jest to jego trener stójkowy, więc staram się zawsze przyciągnąć takie największe gwiazdy do tego, żeby... Bo ideą pierwszą było to, że to wojownik najlepiej zrozumie drugiego wojownika, więc staram się dobierać najlepszych wojowników z jednej strony i naszych najlepszych wojowników, którzy byli w Afganistanie, w Iraku, na innych misjach, żeby się spotkali w jednym miejscu na macie, wymienili się doświadczeniami. Jedni opowiadali, po czym zajmowali się na misji, a drudzy pokazali, w jaki sposób oni trenują, przygotowują się do walki. Inicjatywa, którą podjęliśmy tutaj między innymi z panem pułkownikiem Guszczakiem, który jest organizatorem projektu Wojownik, ma na celu wspomożenie pamięci poległych na misjach poza granicami kraju, gdyż wielu z naszych kolegów tam poległo, między innymi na trzeciej zmianie w Iraku, w której uczestniczyłem. Dlatego projekt Wojownik ma dla nas taki wymiar przeciwdziałania stresowi pola walki, to przede wszystkim, ale też wymiar spotkań z przyjaciółmi, tym małym gronem ludzi, którzy razem z nami uczestniczyli w misjach poza granicami kraju. No, jest to dla nas bardzo ważna i istotna rzecz.